Przygotowujemy tutaj takie duże choinki ze styropianu i kory, które będą stały na wysokich nogach i te choinki planujemy postawić na naszym korytarzu lub przed Domem Kultury w okresie świątecznym. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na razie mamy tutaj bazy zrobione, a potem będzie cała reszta. Bardzo serdecznie witamy w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Słuchajcie, w związku z pandemią panującą, z którą się niestety wszyscy borykamy, niestety jarmark bożonarodzeniowy, który co roku odbywa się u nas w grudniu przed świętami, w tym roku będziemy organizować online. Na czym to będzie polegać? Plakaty będą już w najbliższym czasie wywieszone z informacją i regulaminem. Natomiast ja szybciutko powiem, na czym to będzie polegać. My już tutaj, jak widać było na filmiku, organizujemy pewne rzeczy, przygotowujemy się do tego jarmarku i chcielibyśmy, żeby wszyscy twórcy, którzy są zainteresowani pokazaniem swoich produktów, bo na pewno wielu z Was robi te rzeczy w domu i chcielibyście się pokazać, a za bardzo nie ma gdzie. I myśmy wyszli z założeniem, że ten jarmark może się odbyć właśnie w takiej formie. I teraz prosimy Was, żebyście przesyłali do nas pliki ze zdjęciami produktów, które wytwarzacie. I my udostępniamy naszą stronę Domu Kultury do prezentacji. Natomiast zostawiacie u nas numer telefonu kontaktowy i potencjalni klienci, którzy na naszej stronie będą oglądali produkty Wasze, oczywiście te wszystkie produkty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, będą się kontaktowali bezpośrednio z Wami. My nie pośredniczymy tutaj w zakupach tych Waszych produktów. Chcemy tylko udostępnić i umożliwić Wam sprzedaż tych rzeczy. Także mam nadzieję, że wezmą w tym udział wszystkie sołectwa, instytucje, które do tej pory brały udział w tych naszych jarmarkach. No i myślę, że znajdzie się też miejsce dla indywidualnych producentów. Fajnie byłoby, gdyby to nam wyszło. Także bardzo serdecznie zapraszamy i bierzcie udział. Pokażmy wszyscy, że potrafimy zwyciężyć tą pandemię i potrafimy się zorganizować i potrafimy zrobić fajną rzecz. Liczymy na Wasz udział. Do zobaczenia!